Kolacja Marzeń to ogólnopolska akcja Fundacji Mam Marzenie, zorganizowana po raz pierwszy w 2014 roku przy współpracy portalu charytatywni Allegro.pl. Do tej pory odbyło się już 3 edycje tej niezwykłej akcji. Co roku w miesiącu grudniu można wylicytować kolację ze znanymi osobistościami ze świata muzyki, filmu, telewizji, publicystyki i rozrywki. Zwycięzca danej aukcji ma zaszczyt zjeść kolację w towarzystwie osoby, której licytację wygrał. Licytujący płaci tylko i wyłącznie za aukcję. Sama kolacja jest gościnnością restauracji, które zgodziły się wesprzeć projekt. Realizacja kolacji odbywa się do końca marca roku następnego. Dochód z aukcji w całości jest przekazany na realizację marzeń podopiecznych fundacji. Na portalu aukcyjnym charytatywni Allegro.pl Fundacja Mam Marzenie wystawiła 21 kolacji. Pierwszą edycję akcji wsparły swoją osobą takie gwiazdy jak Małgorzata Kożuchowska, Barbara Kurdej-Szatan, Edyta Olszówka, Dorota Wellman, Marcin Gortat czy też ojciec Adam Szustak. Dzięki hojności kupujących udało się uzyskać dokładnie 50 677 zł, za co spełnionych zostało wiele dziecięcych marzeń. Między innymi Ania dostała wymarzonego laptopa, Jaś zobaczył wieloryby, Staś pojechał do Legolandu, a Weronika dostała upragniony plac zabaw. Akcja odniosła wielki sukces. Mówiono i pisano o nas w ogólnopolskich mediach. Gościliśmy w Pytaniu na Śniadanie, w Dzień Dobry TVN, czy też w programie czwartym Polskiego Radia. Telewizja TVN przygotowała 2 relacje opowiadające o kolacji marzeń. W pierwszej z nich pokazano przygotowania do pierwszego spotkania z gwiazdą, którą był Jasiek Mela. Kolejna opowiadała o niezwykle ciekawym spotkaniu Małgorzaty Kożuchowskiej z marzycielami. Właściciele restauracji wylicytowali spotkanie z naszą ambasador i zamiast zjeść kolację w małym gronie, zorganizowali warsztaty kulinarne dla podopiecznych fundacji, na których gościem głównym była właśnie nasza ambasador. Dzieciaki były zachwycone podczas wspólnego pieczenia ciasteczek. Dla wszystkich był to bardzo radosny i szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci. Druga edycja Kolacji Marzeń odbyła się w 2015 roku. W tej edycji w aukcję zaangażowało się aż 35 gwiazd, dzięki którym zostało wystawionych 39 kolacji, gdyż Dawid Kwiatkowski zaoferował ich aż 5. Gwiazdy biorące udział w drugiej edycji projektu to Anna Dymna, Ewa Dżyzga, Joanna Brodzik czy Sławek Uniatowski. Dzięki hojności kupujących udało się uzyskać 52 tysiące złotych, za co zostały spełnione marzenia naszych podopiecznych z całej Polski. Między innymi Alicja dostała wielkie jajko niespodziankę z gadżetami Krainy Lodu, Krystian wspaniały rower do jazdy górskiej, Martynka piękne meble do pokoju, Marcelinka domek do ogrodu, Michał laptop i wiele, wiele innych marzeń zostało spełnionych. Trzecia edycja Kolacji Marzeń odbyła się w 2016 roku. Na portalu aukcyjnym zostało wystawionych 25 kolacji ze znanymi polskimi osobistościami. Między innymi Agatą Kuleszą, Beatą Pawlikowską, Maciejem Musiałem, Magdaleną Różdżką, Małgorzatą Kożuchowską czy Marcinem Dorocińskim. Dzięki hojności kupujących udało się uzyskać ponad 43 tysiące złotych, za co spełniliśmy marzenie Paulinki o laptopie, Przemka o meblach do pokoju, Arturka o własnym kinie domowym z telewizorem. Kolacja Marzeń to projekt, który spełnia zarówno dziecięce marzenia, jak i sprawia mnóstwo radości kupującym, którzy mają możliwość sam na sam spotkać się ze swoimi idolami. My myśleliśmy, że namówimy ludzi z pierwszych stron gazet do tego, aby zgodziły się do wystawienia na aukcji charytatywnej kolację właśnie z nimi. Zgodziło się aż 21 polskich gwiazd. No, jest to grono wspaniałych osób znanych nam ze świata mediów, między innymi nasza ambasador, oczywiście Małgorzata Kożuchowska, Piotr Rogucki, Marcin Gortat przyjedzie prosto ze Stanów Zjednoczonych, żeby zjeść kolację z kimś w Polsce, więc to chyba wspaniałe wydarzenie. Uśmiech, radość, łzy to jest to, co widać na twarzach zarówno naszych marzycieli, jak i tych najbliższych, którzy tymi marzycielami są. Są to dzieci chore, więc w momencie, w którym takie marzenie spełniamy, to jest taki zaszczyt energii i nadziei na to, że skoro to największe marzenie można było spełnić, to wszystko tak naprawdę jest możliwe i ta choroba również jest do pokonania. Nie uważamy, wiemy
wiemy o tym, że te marzenia dają im siłę do walki z chorobą, dają im taką mobilizację, dają im nadzieję na to, że może być coś dobrego się zdarzyć w ich życiu. I jak najbardziej to działa. Zarówno licytujący, jak i same gwiazdy miło wspominają odbyte kolacje. Tym sposobem udaje nam się dzięki tej akcji spełnić naprawdę wiele marzeń nas wszystkich. A już w grudniu zapraszamy do kolejnej edycji Kolacji Marzeń.